Teraz natomiast chciałem przejść już bezpośrednio do tego, co stanowi meritum dzisiejszego wykładu. Od Smoleńska do Smoleńska. Smoleńsk jest niewątpliwie jednym z najstarszych miejsc w historii Europy Wschodniej, ponieważ kroniki ruskie datują już na rok 882, zdobycie tego kluczowego grodu na zachodnich, właściwie można powiedzieć północno-zachodnich rubieżach wschodniej Słowiańszczyzny przez jednoczycieli państwa ruskiego. Tak, państwo ruskie powstało ponad 100 lat przed państwem polskim, przed państwem Polan. Jest starsze. Czy jest w związku z tym nieuchronnie rywalem Polski o miejsce pod niebem tej części Europy? Otóż myślę, że nie można w zbyt dużym uproszczeniu ulegać sile takich geopolitycznych schematów. Osobiście widzę te stosunki i tę rywalizację w innym nieco układzie czasowym. Państwo polskie, powstając pod koniec wieku X, weszło naturalnie w czas rywalizacji ze swoimi sąsiadami. Tak jest normalnie między wszystkimi tworzącymi się ugrupowaniami państwowymi, które nie są oddzielone nieprzebytymi barierami naturalnymi. Rywalizacja o przestrzeń, obszary pograniczne ma charakter normalny, zwyczajowy, nie zawsze zagrażający egzystencji sąsiadów. Tak było właśnie w stosunkach polsko-ruskich. Te starcia o Grody Czerwieńskie, o ten obszar, gdzie dzisiaj mieści się z jednej strony Przemyśl, z drugiej strony Lwów, trwają od samego początku naszej wspólnej historii, ale nie miały one zasadniczego znaczenia dla istnienia ani Rusi Kijowskiej, ani państwa Mieszka i Bolesława i ich następców w kolejnych wiekach. Co zatem sprawiło, że rywalizacja między Polską a Rosją, późniejszą, bo nie można używać określenia Rosja dla tego tworu, który istniał na obszarze od Wołgi do właśnie pogranicza państwa Mieszka od wieku IX. Otóż co takiego stało się, że ta rywalizacja przybrała charakter dramatyczny, charakter egzystencjalny? Przypomnieć zatem należy ten fakt, że Polska borykała się w sposób egzystencjalny nie ze wschodnim, ale z zachodnim sąsiadem od początku swej historii, to jest z Rzeszą Niemiecką, z Cesarstwem Niemieckim. Powód był następujący. Rzesza, ekspandując na wschód, miała za sobą potęgę tradycji starożytnej, tradycji, w której dziedziczyła ideę Rzymu, odnowioną ideę Rzymu, Imperium Rzymskiego i zarazem tradycję plemion germańskich, które w tę szczepionkę rzymską przyjęły. I to właśnie ideologia imperium, imperium, które ma prawo podporządkowywać sobie sąsiadów, stała się zagrożeniem dla wschodnich sąsiadów tego obszaru, zagrożeniem, które ostatecznie pochłonęło cały obszar między Łabą a Odrą, nie zamieszkały w ogóle przez plemiona niemieckie w X czy XI wieku. Dopiero do XIII wieku Niemcy całkowicie zasiedliły ten obszar, na którym istniała nie tak dawno Niemiecka Republika Demokratyczna i przetworzyły go w żywioł germański. Ta ekspansja zatrzymała się politycznie na czas jakiś na granicy Odry, potem przekroczyła kulturowo tę granicę, już pokojowo bardziej, nie tylko militarnie, ale wciąż pozostawało to wyzwanie egzystencjalne dla Polski, wyzwanie dla jej suwerenności cały czas obecne. Imperium chciało koronę królestwa, tak jak inne korony europejskie, podporządkować z racji nadrzędności cesarza nad królami. I Polska najkonsekwentniej ze wszystkich wschodnich sąsiadów Niemiec broniła się przed tym. To stwierdzał już pierwszy kronikarz polski Galeanonim, że jeśli coś wyróżnia Polskę, to właśnie ta niesłychana konsekwencja w obronie jej suwerenności, której nie ustrzegły Czechy, której nie ustrzegły także przed Polską Węgry, której rzecz jasna nie ustrzegli także zachodni słowiańscy sąsiedzi Polski, wchłonięci ostatecznie przez Rzeszę Germańską. Te zmagania pozwoliły jednak Polsce utrzymać suwerenność i wzmocnić się z chwilą otwarcia Polski na wschód. Istniejące, jak już wspomniałem, od IX wieku państwo ruskie nie było tak groźnym dla Polski sąsiadem, a to dlatego, że nie miało żadnych aspiracji uniwersalistycznych. Było po prostu funkcjonującym na tej samej zasadzie, co państwo polskie,
krajem, peryferią innego imperium. Tyle tylko, że to imperium było właśnie inne. To było imperium bizantyjskie. Najważniejsze wydarzenie w stosunkach polsko-rosyjskich, tych, które do dzisiaj nam towarzyszą, miało miejsce w roku 988. To jest ponad 1000 lat temu. Wtedy mianowicie, kiedy książę ruski, kijowski wybrał za swą wiarę chrześcijaństwo ze wschodniego źródła, z Bizancjum. I warto uświadomić sobie, że kronikarz ruski, który opisuje to wydarzenie, opisuje trzy inne możliwości, które rozważał książę ruski. Te trzy inne możliwości to wybór wiary nie z Bizancjum, ale z Rzymu. I wtedy Polska i Ruś dzieliłyby ten sam obrządek, to samo wyznanie. Jakże inaczej wyglądałyby stosunki między Polską a Rusią, gdybyśmy byli jednego wyznania przez następne 1000 lat. Można się nad tym zastanowić. Ale były także inne możliwości. Wschodni sąsiedzi Rusi wtedy to byli przedstawiciele uniwersalistycznych dwóch religii, islamu, Bułgarzy kamscy czy nadwołżańscy, i oczywiście na południu także islam był wtedy największą potęgą. Co by było, gdyby, można sobie zadać pytanie, gdyby Ruś wybrała islam za swoją religię? Gdybyśmy mieli za sąsiada potężne państwo islamskie od początku naszej historii. Także nasza historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Historia Rosji, Rusi wyglądałaby zupełnie inaczej. Ruś pozostałaby peryferią gigantycznego świata islamskiego i tylko peryferią. Ostatnia, czwarta możliwość sprowadzała się do wyboru, choć mało kto o tym dziś pamięta, judaizmu, ponieważ istniał wtedy na świecie właśnie tuż obok Rusi kraj, w którym funkcjonował judaizm jako religia panująca. To był kaganat chazarski nad Dolną Wołgą. I tę możliwość rozważał wielki książę kijowski Włodzimierz. I wyobraźmy sobie, co by było, gdyby przez 1000 następnych lat Polska miała za sąsiada ogromne, potężne państwo żydowskie, swojej religii żydowskiej. Ale postawiwszy w tym miejscu trzy znaki zapytania, bo historia alternatywna nie ma ostatecznych rozwiązań, pozwala tylko się zastanawiać nad możliwościami niezrealizowanymi, musimy zastanowić się nad konsekwencjami wyboru realnie dokonanego. Ruś wybrała wiarę chrześcijańską ze źródła bizantyńskiego. Przez następnych 5 wieków oznaczało to, że Ruś jest peryferią właśnie tego ośrodka, który znajduje się w Bizancjum, we wspaniałej, wielkiej kulturze i tradycji Imperium Bizantyńskiego. Tak jak Polska była peryferią, daleką peryferią tego ośrodka wiary chrześcijańskiej i kultury, który wiązał się z Rzymem, z kręgiem łacińskim. A więc przez te 5 wieków Polska i Ruś funkcjonowały jakby na jednej płaszczyźnie. To, co zmieniło los Rusi w międzyczasie, w ciągu owych 5 wieków, które zamknę w 2 zdaniach, to oczywiście najazd mongolski, który przez 2,5 wieku opanował dużą część, większą część obszaru ziem ruskich. I wpływy mongolskie oczywiście na charakter kultury politycznej Rusi, które zdradzają choćby słowa, które przeszły do języka ruskiego, a potem do nas, także z języka rosyjskiego, jak kandały, czyli kajdany do nas przeszły, dyby, knut, to są wszystko słowa pochodzenia mongolskiego, które są śladem charakteru tej kultury politycznej, który Ruś musiała przyjąć pod panowaniem mongolskich najeźdźców. Ale nie to było może w tym panowaniu najważniejsze, ale otwarcie Rosji na Azję, Rusi, a potem Rosji na Azję, na to olbrzymie przestrzenie, które Mongołowie ze sobą zjednoczyli. Rosja przejdzie tę samą drogę w odwrotnym kierunku, z zachodu na wschód, podbijając step eurazjatycki i stając się w ten sposób ogromnym mocarstwem dwukontynentalnym. Ale to, co jeszcze ważniejsze od podboju mongolskiego, bo podbój mongolski był i minął, choć zostawił swe ślady na Rusi głębokie, to upadek Bizancjum w XV wieku. I fakt, że w tym czasie, kiedy pod naciskiem islamu od południa Turcji zniknęły wszystkie państwa prawosławne, które istniały do tej pory, a więc na Bałkanach, księstwa mołdawskie, Bułgaria, Serbia, także
na pograniczu persko-tureckim czy persko-osmańskim, księstwa gruzińskie, ormiańskie, Ruś Moskiewska stała się jedynym na świecie krajem, w którym zachowała się religia chrześcijańska, wyznania prawosławnego. Religia już od wieków bardzo mocno skonfliktowana z łacińskim kręgiem kulturowym, z łacińską formułą chrześcijaństwa. Od tej pory, od końca wieku XV, Ruś staje się centrum samym dla siebie. Już nie jest peryferią żadnego imperium. Nie jest peryferią żadnej idei imperialnej. Sama dziedziczy i przyjmuje to dziedzictwo idei imperialnej. Teraz sąsiedztwo z Rosją, można już, niektórzy używają tego określenia od końca XV wieku, niektórzy dopiero od XVII wieku. W każdym razie sąsiedztwo z Moskwą, która przejmuje te tradycje, staje się sąsiedztwem z imperium. Z imperium, które w imię idei imperialnej nawracania sąsiadów pod berło jedynie prawdziwej wiary, wiary prawosławnej, narzuca te warunki gry, jakie kiedyś próbowało narzucać Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego, a które przestało narzucać wskutek swojej słabości politycznej. Niemcy przestały być zagrożeniem politycznym dla Polski w wieku XV, po zwycięskiej wojnie trzynastoletniej, przynajmniej na czas jakiś. Takim zagrożeniem stała się od końca XV wieku Moskwa. I to właśnie ten moment, kiedy Moskwa przyjęła ideologię odziedziczoną po Bizancjum, ideologię w swojej wersji agresywną, ideologię, można powiedzieć, prawosławnej rekonkwisty, połączoną z zasadą, można tak powiedzieć, zbierania ziem ruskich, które zostały skupione wcześniej przez Litwę w XIV wieku, a po połączeniu Litwy Unią z Polską stały się wspólnym dziedzictwem Jagiellonów, wspólnym obszarem odpowiedzialności i wpływów kulturowych Polski i Litwy. To właśnie połączenie zasady zbierania ziem ruskich rzuconej przez Wielkiego Księcia Moskiewskiego w XIV wieku i tej ideologii bizantyńskiego imperium prawosławnego sprawiło, że sąsiedztwo z Rosją stało się sąsiedztwem na śmierć i życie dla państwa polskiego. Tak to widziano od strony Moskwy, tak to także zaczęli widzieć już pierwsi przyglądający się temu z uwagą Polacy, między innymi na ostatnich kartach swoich roczników sławnego Królestwa Polskiego Jan Długosz, który wtedy pod koniec lat 70. XV wieku obserwuje ten właśnie wyrastający nagle gigantyczny problem przed Polską. Otóż właśnie od końca XV wieku zaczyna się seria wojen, która do dnia dzisiejszego da się wymierzyć prostym liczbowym zestawieniem. 16 wojen stoczyła od końca XV wieku Rosja, Moskwa, Rosja, Związek Sowiecki, kolejne wcielenia polityczne, geopolitycznego sąsiada Polski z państwem Polski. W tym czasie, w ciągu tych 500 lat, od roku 1492, kiedy pierwsza z tych wojen wybuchła, 14 z tych wojen toczonych było w sposób agresywny przez stronę rosyjską, sowiecką. Jedna, można przyjąć, miała taki charakter ze strony polskiej do pewnego stopnia. Od jednej trudno rozstrzygnąć, była to, można tak powiedzieć, wzajemnie sprowokowana wojna. W ciągu tych 5 wieków także państwo rosyjskie dominowało nad Polską przez 2,5 stulecia, a więc blisko połowę całego tego okresu, z czego przez 123 lata, jak wiemy, Imperium Rosyjskie kontrolowało lwią część wymazanego z mapy państwa polskiego. I to także warto pamiętać. Warto wreszcie pamiętać i to, że przeciwko dominacji rosyjskiej trwającej faktycznie od początku XVIII wieku Polacy podnieśli przynajmniej 4, bo to różnie można liczyć, 4 albo 5 wielkich powstań narodowych. Wszystkie zostały krwawo przez Rosję stłumione, poczynając od Konfederacji Barskiej. A w
tym czasie także, w ciągu tych 5 wieków, Polska przez 2,5 roku dominowała nad Moskwą, nad Rosją. I przeciwko polskiemu panowaniu na Kremlu wybuchło jedno, bardzo skuteczne i upamiętniane do dnia dzisiejszego świętem państwowym, narodowym, ustanowionym przez prezydenta Jelcyna i potwierdzonym, rozszerzonym w swoim znaczeniu przez Dumę Państwową już za prezydenta Putina. To święto wypędzenia Polaków z Kremla, 400 lat właśnie będzie obchodzone w tym roku, będzie obchodzone i jest obchodzone jako święto państwowe w Rosji. Widać więc, jak wykorzystuje się ten moment, by tak rzec, w polityce pamięci, w polityce historycznej Rosji, by podkreślić, zagrożenie od Zachodu idące dla Rosji zawsze ma ostatecznie postać, oblicze Polski. Choć było to zagrożenie tak krótkotrwałe, tak przelotne, zostawiło tak głęboki ślad, który troskliwie jest, można powiedzieć, pielęgnowany w tej polityce pamięci, którą realizuje współcześnie także prezydent Putin. Otóż całe to wprowadzenie, bardzo skrótowe oczywiście, które tutaj przedstawiam, ma na celu uświadomienie czy przypomnienie Państwu głębi tego konfliktu, który trwa od wieków. Ale warto także sobie uświadomić charakter tego konfliktu. Otóż po pierwsze był to spór dwóch zasad cywilizacyjnych wpisanych w wybór różnych źródeł religii, z którym to wyborem wiązał się także wybór różnych, jak to dzisiaj się mówi, ścieżek rozwoju. Bizancjum początkowo dało Rusi niezwykle szybką ścieżkę rozwoju. Polska rozwijała się dużo wolniej, dużo gorzej w pierwszych wiekach, bo Bizancjum było dużo wyżej zaawansowane kulturowo od Rzymu w wieku X czy XI. I Ruś miała od początku swojej historii swoje piśmiennictwo bardzo bogato rozwinięte, swoją literaturę. Polska doczekała się na nią dopiero we własnym języku w XVI wieku. Ale jednak Bizancjum było kulturą schyłkową. Polska miała to szczęście, że przyłączyła się do kultury, która wchodziła, do kręgu kulturowego, który wchodził w swój niezwykle dynamiczny wzrost, do kręgu kulturowego europejskiego, zachodniego. To miało zasadnicze znaczenie. Polska wiąże swój los z Europą od wyboru Mieszka w 966 roku. Ruś, jak się okazało, od Europy kulturowo i cywilizacyjnie faktycznie się odseparowała po schizmie, zwłaszcza w 1054 roku, dzielącej ostatecznie Kościół Wschodni od Zachodniego i jeszcze bardziej od czasu złupienia Bizancjum przez krzyżowców w 1204 roku. Ta wzajemna wrogość, bardzo mocna wrogość, wykopała przepaść między wschodnim a zachodnim obszarem Europy, dzieląc je właśnie na dwa bardzo trudno komunikujące się ze sobą, by tak rzec, wrogie wzajemnie wobec siebie obszary kulturowe. Druga sprawa to spór o ziemię, spór o ten obszar, w który Polska weszła z chwilą Unii Polsko-Litewskiej w 1385-86 roku. Litwa w ciągu XIV wieku, korzystając z osłabienia panowania mongolskiego nad ziemiami ruskimi, zbudowała swoją potęgę, zajmując ogromny obszar ponad 1 000 000 km² od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. I mogła tylko na tym obszarze rozpuścić się ostatecznie, zatracić swój litewski charakter, stając się prawosławno-ruską. By ratować się przed tym, mogła wybrać taką właśnie opcję, jaką wybrała. Wybór chrześcijaństwa zachodniego i małżeństwa Władysława Jagiełły z królem Polski, bo taki tytuł nosiła Jadwiga, króla, nie królowej Polski, Jadwigo. Ten właśnie wybór sprawił, że Polska otwarła się na wschód w większym stopniu niż wcześniej, bo oczywiście nigdy na wschód nie była całkiem zamknięta, ale otwarła się w większym stopniu niż wcześniej, stając się współodpowiedzialną za tę ogromną przestrzeń, która funkcjonowała już w państwie litewskim. Od 1433 roku prawosławni cieszyli się pełną wolnością religii w państwie Jagiellonu. W Wilnie do końca
XV wieku znacznie więcej było cerkwi prawosławnych niż kościołów katolickich. Podobnie oczywiście w bardzo wielu innych miastach i ośrodkach Wielkiego Księstwa Litewskiego. I ten właśnie moment, można tak powiedzieć, otwarcia Polski, dyfuzji kulturowej, w której Polska była kluczowym, jeśli można tak powiedzieć, narzędziem przenikania kultury zachodniej, łacińskiej, emanującej z Polski na ten obszar i kultury prawosławnej, zmieniał stopniowo ten obszar. On wpłynął na dzisiejszy kształt tego obszaru. To, że dzisiaj istnieje Ukraina, Białoruś i Litwa, jako także Łotwa, jako osobne państwa, osobne od Rosji, jest zasługą, jeśli patrzeć na to z naszej przynajmniej strony, tego związku polsko-litewskiego. Nie byłoby bowiem tych państw, zostałyby one całkowicie, nie byłoby tych odrębnych tożsamości, zostałyby one bowiem rozpuszczone w sile żywiołu prawosławno-ruskiego, skupiającego je i wiążącego je także wcześniejszą wspólną tradycją, ruską tradycją wcześniej istniejącego państwa kijowskiego. To, że przez kolejne cztery wieki ten obszar funkcjonował wewnątrz wspólnoty polsko-litewskiej, że ta wspólnota została wypełniona ogromną pracą kulturową polską, nie przemocą, ale pracą kulturową, bo nie było żadnych instytucji polonizujących, nie było żadnych rozkazów czy organizacji, które by zajmowały się polonizacją tych obszarów, ale po prostu ta kultura łacińska, przekazywana od wieku XVI coraz częściej w języku polskim, była bardziej atrakcyjna dla elit społecznych tego obszaru, zmieniając stopniowo ich tożsamość. Pracę nad tym wpływem podejmował od początku mój uniwersytet. Warto to przypomnieć, że po odnowieniu w 1400 roku Uniwersytetu Krakowskiego, już drugim jego rektorem po Stanisławie ze Skarbimierza był właśnie książę litewski Jan Drohiczyński, jeden z kuzynów Jagiełły. I że właśnie to Litwie miały służyć kolejne zastępy prawników wykształconych na Uniwersytecie Krakowskim, organizacji administracyjnej, wzmocnieniu administracyjnemu tego państwa. Nie będę jakby, bo nie ma na to czasu, wchodził w cały ten okres pracy kulturowej, ale każdy, kto jeździ na ten obszar, który nazywamy z naszej perspektywy Kresami, widzi efekty tej pracy, niszczone potem efekty tej pracy, ale wciąż przecież istniejące. To jest zasięg kościołów renesansowych, barokowych na tym obszarze, także późnogotyckich oczywiście, które stykają się na tym obszarze z kopułkami prawosławnymi, przenikają wzajemnie. To jest właśnie ta granica kulturowa, cywilizacyjna, którą wytyczyły cztery wieki funkcjonowania tego obszaru we wspólnej Rzeczpospolitej. Ten czas był także czasem nierozwiązanych konfliktów społecznych, jak w żadnym zresztą kraju europejskim nie były one rozwiązane, na które nakładała się właśnie owa różnica kultur, tak ważna kultur i religii, wyznania w kwestii ukraińskiej, kozackiej. Ona ostatecznie przyczyniła się bardzo, jak wiemy, w XVII wieku do kryzysu Rzeczpospolitej. Nie mając czasu by się nad tym zatrzymywać, pamiętajmy o tym dziedzictwie, które z taką troską i takim poczuciem dumy wspominał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy miałem okazję przeprowadzać z nim jedną z rozmów dla arkanów pisma, które redaguję. To właśnie z taką dumą prezydent Kaczyński wspominał, jak to w czasie jednej ze swych wizyt na Ukrainie jego gospodarz przypomniał mu, że granica państwa polsko-litewskiego, granica Rzeczpospolitej przebiegała kiedyś mniej więcej 300-350 kilometrów na wschód od Kijowa i że są jeszcze tego ślady. To jest zasięg odpowiedzialności kulturowej, politycznej w pewnym sensie także, odpowiedzialności historycznej Polski za tę wspólnotę losu, wspólnotę dziejów. Można się tej odpowiedzialności wyrzec. Ale czy wyrzekają się tej odpowiedzialności za podobne, by tak rzec, etapy w rozwoju swojej historii inni? Dam jeden przykład.
W zeszłym roku Szwecja zawarła, tutaj może pan profesor Żurawski-Grajewski poprawi mnie, jeśli mylę się co do szczegółu, bo jest najlepszym znawcą tej tematyki, ale wydaje mi się, że to właśnie w zeszłym roku Szwecja zawarła układ sojuszniczy z Estonią, który jest pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ zarówno Estonia, jak i Szwecja są związane no, z innym układem sojuszniczym, w szczególności Estonia jest nim zabezpieczona, a jednak ten mały kraj zyskał opiekę większego kraju, opiekę militarną, zagwarantowaną. No przed kim? Chyba nie przed Łotwą, prawda? I nie przed Polską, ani nie przed Finlandią. Po coś ten układ został zawarty? No, po to, żeby właśnie zadokumentować zainteresowanie kraju, który kiedyś na tym obszarze dominował kulturowo, politycznie przede wszystkim, w wieku XVII i XVIII, że tego dziedzictwa się nie wyrzeka, że to dziedzictwo jest dla niego ważne. Mówię tu o Szwecji oczywiście i jej zachowaniu. Niestety ta właśnie odpowiedzialność za obszar Międzymorza Bałtycko-Czarnomorskiego, odpowiedzialność, którą podtrzymywały różne koncepcje, aż do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, została odrzucona całkowicie i radykalnie od początku roku 2008. Wrócę jeszcze do tego wątku za chwilę. Otóż w tym galopie przez historię, który Państwu tutaj pozwalam sobie zaproponować, chciałem zwrócić uwagę na to, że ten właśnie drugi pozakulturowo-religijnym czynnikiem konfliktu prawosławno-łacińskiego, czynnik sporu o ziemię między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, pozostaje oczywiście ważny w wieku XVIII, XIX, XX i XXI, ponieważ to jest czynnik także kluczowy w rozbiorach, decyzji o rozbiorach, to jest czynnik kolejnych powstań polskich, by nie pogodzić się z tą małą Polską, jaką wytyczono pod panowaniem rosyjskim na Kongresie Wiedeńskim, ograniczoną od wschodu Bugiem, by podkreślić więź tej malutkiej Polski, tak zwanego Królestwa Polskiego, z obszarami wcielonymi bezpośrednio do Imperium Rosyjskiego. To jest wreszcie także moment kluczowy w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku. Tak, to była także wojna o te terytoria. To nie była tylko wojna o Europę. To nie była tylko wojna o niepodległość Polski. To była wojna, to była walka o przynależność geopolityczną całego tego obszaru, który miał na myśli i Józef Piłsudski z jednej strony, i Lenin, i Stalin, i Trocki z drugiej strony, obszaru bałtycko-czarnomorskiego Międzymorza. I wreszcie to jest także ten obszar, na którym rozgrywały się kluczowe, najtragiczniejsze karty tego ostatniego etapu, nazwijmy to tak, rekonkwisty rosyjskiego ośrodka geopolitycznego w 1939 roku, we wrześniu, prawda, ze wszystkimi tragicznymi jego konsekwencjami po 17 września. I wreszcie to jest obszar, na którym odżyła ta rywalizacja po rozpadzie Związku Sowieckiego, rozpadzie, w którym ujawniło się trwanie tych różnic, które wielowiekowa obecność kulturowa i polityczna Polski, Rzeczpospolitej, kultury europejskiej poprzez Polskę na tym obszarze Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy zostawiło. Do tego sporu wrócę jeszcze za chwilę w omówieniu bardzo krótkim współczesnych dylematów naszej polityki. I wreszcie ostatni element, na który nie sposób nie zwrócić uwagi. Element konfliktujący Polskę z jej geopolityczną sąsiadką. To różnica kultur politycznych. W Moskwie, dziedziczącej panowanie mongolskie, dziedziczącej także tradycję bizantyńską, okrzepł model skrajnego autorytaryzmu, absolutnego dyktatu jednostki. Car jedynym wolnym człowiekiem, wszyscy inni chołopami, czyli niewolnikami cara. Ta zasada trwa poprzez wieki w kulturze politycznej rosyjskiej, choć nie bez sprzeciwu. Inny model rozwoju Rosji, Rusi prezentował w historii Nowogród,
konkurująca z Moskwą do końca XV wieku i zniszczona ostatecznie wtedy przez Moskwę, ogromna republika kupiecka, funkcjonująca na zasadach oligarchicznych, zorientowana nie na podboje, ale na ekonomiczny właśnie, handlowy fundament swej potęgi, siły. Mówię o tym dlatego, że dziś, kiedy widzimy tysiące protestujących w setkach miast rosyjskich ludzi przeciwko temu modelowi właśnie, który dziedziczy, który rozwija w oparciu o najgorsze dwudziestowieczne, nieporównane z niczym, co było wcześniej, tradycje sowieckie, Władimir Putin, ci ludzie niejednokrotnie często także odwołują się, jeśli nie wprost do tradycji Nowogrodu, to właśnie do tego hasła, że Rosja nie musi być reprezentowana tylko przez armię, potęgę i podbój terytorialny, ale może być reprezentowana, powinna być reprezentowana w przyszłości przez wizję zmodernizowania swojego kształtu, oparcia go na tych zasadach, które bardziej cechują świat współczesny, na zasadach nowoczesnego handlu z partnerami, a nie z niewolnikami. To oczywiście tylko jeden z wątków tych protestów, być może nie najważniejszy, ale wart zauważenia. Otóż jednak przeważyła siłą, terrorem ta wizja kultury politycznej, którą reprezentował car, którą reprezentowała Moskwa i która także była rozszerzana na kolejne terytoria przez Moskwę, przez Rosję, podbijana. Rzeczpospolita, jak wiadomo, rozwijała się zupełnie innym trybem. Nie czas, by przypominać to, co Państwo, w szczegółach to, co Państwo przecież wszyscy wiecie. Tradycje republikańsko-wolnościowo-demokratyczne demokracji szlacheckiej Rzeczpospolitej. Tradycje, których fundamentem jest zasada wolności, nietykalności osobistej obywateli. Zasada ufundowana właśnie w tym samym czasie, kiedy wolność religijna dla prawosławia była fundowana w 1433 roku. Otóż ten konflikt dwóch zasad, zasady autorytaryzmu i podboju z zasadą wolności i niepodległości, bardzo dobrze opisał pierwszy historyk rosyjski, nowoczesny, Mikołaj Karamzin, który w swoim wielkim dziele 25-tomowej historii państwa rosyjskiego, napisanej w latach 1812-1825, rozwinął właściwie całą tę historię do początku XVII wieku jako konflikt. Konflikt właśnie tej polskiej zasady z rosyjską, której rosyjska oczywiście musi wygrać. Ale skrótowo ujął to jeszcze dosadniej i w związku z tym w sposób nadający się do zacytowania w pierwszym swoim dziele, romansie historycznym poświęconym podbojowi Nowogrodu, gdzie Nowogród występuje jako taka prefiguracja Polski. Pierwszy przypadek podboju państwa o odmiennym, alternatywnym wobec Moskwy ustroju. Karamzin zaczyna ten swój tekst tymi słowami. Dzikie narody kochają niepodległość, ludy mądre kochają porządek. Nie ma porządku bez władzy samodzierżawnej. Wy kochaliście wolność i niepodległość i dlatego zapłaciliście za to najcięższymi zamieszkami wewnętrznymi i podbojem przez złych sąsiadów. Ta alternatywa jest wciąż stawiana przed oczy Rosjanom. Albo porządek, który gwarantuje tylko władza samodzierżawna, albo marzenia dzikich ludów o wolności, o niepodległości. Marzenia, które trzeba porzucić, bo niosą za sobą właśnie nieporządek. Niosą za sobą wewnętrzne zamieszanie, niosą za sobą ostatecznie groźbę podboju przez obcych, jakiego doświadczył Nowogród, jakiego doświadczyła Polska. A zatem trzymajmy się wiary władzy samodzierżawnej, trzymajmy się silnego, groźnego dla wszystkich prezydenta. Ta wizja przeciwstawia jako alternatywę to, co oczywiście alternatywą być nie musi. Nie jest tak, że wolność i porządek kłócić się muszą zawsze ze sobą. Wiemy, że wielu krajom w szczęśliwszym położeniu geopolitycznym niż Polska udało się te zasady pogodzić, jak w Anglii, jak w Stanach Zjednoczonych. Między Rosją a Niemcami pogodzenie tych dwóch zasad nie jest tak łatwe. Otóż właśnie połączenie tych trzech czynników, które wymieniłem, religijno-kulturowego,
geopolitycznego i wreszcie czynnika różnic, fundamentalnej różnicy antagonizmu w kulturze politycznej tworzy oś konfliktu polsko-rosyjskiego. Jeśli przechodzimy do współczesności i nawiązujemy do tytułu symbolicznie określającego zawartość tego wystąpienia, czyli od Smoleńska do Smoleńska, chcę przypomnieć, że takim być może symbolicznym zawiązaniem tego konfliktu, który omawiamy, był właśnie Smoleńsk. Był rok 1514, kiedy po 110-letnim okresie przynależności Smoleńska do Wielkiego Księstwa Litewskiego, Smoleńska, który zresztą zdobywany był przez Litwinów przy udziale polskich ochotników, wtedy padły pierwsze polskie ofiary pod Smoleńskiem w roku 1404. Po 110 latach w pierwszej wielkiej, naprawdę, bo 12-letniej wojnie między Rosją a państwem polsko-litewskim, wojnie, w której także po raz pierwszy zarysowała się idea sojuszu Rosji z Niemcami. Użyję specjalnie tego anachronicznego nieco określenia, by zwrócić uwagę na dwa układy, które wtedy Moskwa podpisała. Pierwszy z cesarstwem, z Habsburgami przeciwko Jagiellonom. Układ niezrealizowany dzięki temu, że Jagiellonowie porozumieli się rok później z Habsburgami. I drugi, o wiele poważniejszy potencjalnie, z ostatnim wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, Albrechtem Hohenzollernem. To był pierwszy układ, który można by nazwać układem rosyjsko-niemieckim, nastawionym na likwidację państwa polskiego, czy państwa polsko-litewskiego. Zakon krzyżacki był za słaby wtedy jednakże na skutecznego partnera Moskwy i tej pomocy, którą obiecywał udzielić Moskwie w wojnie przeciwko Polsce, nie był w stanie udzielić. Ale układ został zawarty w 1517 roku i w tym sensie wytyczał drogę kolejnym historycznym układom rosyjsko-niemieckim na zgubę tego, co pomiędzy Rosją a Niemcami nastawiono. Ale wracam do roku 1514. Wtedy bowiem upadł Smoleńsk. Ta kluczowa twierdza, którą zdobyła Moskwa po trzech kolejnych oblężeniach. Otwarta została droga dalej na zachód dla Rosji, dla ekspansji rosyjskiej, ale jednocześnie polsko-litewskie, czy polsko-litewsko-ruskie, należałoby powiedzieć, oddziały stoczyły wielką, zwycięską bitwę w polu, bitwę pod Orszą. Przypominam ją także w tym samym 1514 roku, dlatego że do tej bitwy nawiązuje cała tradycja niepodległej Białorusi. Ten kraj tak nieszczęsny, któremu tak współczujemy dzisiaj, który z takim trudem walczy o swoją tożsamość i rdzeń tej tożsamości ma właśnie w bitwie pod Orszą, w przekonaniu, że to nasi pokonali Moskali pod Orszą. Nasi i nasz wódz, wielki książę Konstanty Ostrogski, który na pewno nie miał tożsamości polskiej, na pewno nie miał tożsamości litewskiej, miał tożsamość ruską. Był księciem ruskim, służącym wtedy polsko-litewskiemu państwu. Miał tę tożsamość, do której mogą nawiązywać Białorusini. I w tym właśnie kontekście ów rok 1514 jest tak ważny, jako źródło, zaczyn bardzo ważny, pewnego rodzaju dumy białoruskiej, która może przeciwstawić się Moskwie. Słaby, jak widzimy. Wciąż niezrealizowany w swej potencji, ale ważny nie do zapomnienia. Ale rok 1514 to także moment narodzin świadomie budowanej polskiej polityki pamięci, czy jak kto woli polskiej polityki historycznej, ponieważ wtedy właśnie przebywający w Rzymie arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski wysłał list do dwóch swoich przyjaciół w Polsce, namawiając ich, by napisali historię Polski w taki sposób, by odeprzeć te zarzuty. Po pierwsze, zarzuty przedstawicieli Europy Zachodniej, że Polska jest dzika, barbarzyńska, że nie ma swojej historii. Zarzuty formułowane w kręgu historiografii włoskiej i niemieckiej tamtego czasu. I z drugiej strony, by pokazać siłę Polski w Europie Wschodniej, by pokazać tę siłę cywilizującą, siłę kulturową w odniesieniu do dalszych północnych i wschodnich sąsiadów. Także wtedy udało się skutecznie, propagandowo wygrać zwycięstwo w bitwie pod Orszą. To zawiązanie konfliktu, o którym mówię, możemy śledzić w kolejnych, w
wcieleniach jakby tej symbolicznej roli Smoleńska, tragicznej w 1514, ale już zaledwie 97 lat później znów spotykają się tam wojska polskie, by odbić Smoleńsk z rąk rosyjskich w momencie największego w historii powodzenia Polski w konfliktach z Rosją, kiedy polska załoga stała na Kremlu. W 1611 roku król Zygmunt III Waza odzyskał Smoleńsk. Ale już potem, 44 lata później, Smoleńsk został stracony na zawsze w roku 1655 w czasie potopu. Potopu nie szwedzkiego, bo nie było tylko potopu szwedzkiego. To był potop najpierw moskiewski, o czym Sienkiewicz oczywiście nie mógł napisać, pisząc książkę przecież pod cenzurą rosyjską, ale był to potop moskiewsko-szwedzki. Ale to ta symboliczna rola Smoleńska nie skończyła się wtedy. Wróciła ona ponownie jeszcze kilkakrotnie. Przypomnijmy w roku 1812, kiedy wojska polskie idące w awangardzie armii napoleońskiej zajmują jako pierwsze Smoleńsk i także jako pierwsze wkraczają do Moskwy wtedy i jako ostatnie Moskwę opuszczają w 1812 roku. Przypomnijmy dalej rok 1919, kiedy w Smoleńsku stacjonuje i 20 cały czas sztab frontu zachodniego, tego, z którego Michaił Tuchaczewski będzie kierował napaścią na Polskę. To w Smoleńsku był datowany ten słynny rozkaz z 2 lipca 1920 roku przez trupa Białej Polski na zachód, do Berlina. Rozkaz Michaiła Tuchaczewskiego. To w Smoleńsku formowała się wtedy Polska Armia Czerwona, bo miała taka powstać już w roku 1920, która miała wyzwalać w cudzysłowie Polskę. Nie wyszła poza stadium organizacji pierwszych bodajże 200 żołnierzy. I wreszcie ten Smoleńsk, który pamiętamy najbardziej tragicznie, miał swoją przedhistorię. Zanim bowiem w Smoleńsku spotkają się funkcjonariusze NKWD, którzy będą zajmowali się likwidacją polskich oficerów z pobliskiego obozu w kwietniu i maju 1940 roku. Wcześniej trwały tam egzekucje w 1937 roku Polaków, którzy przetrwali na tych dalekich Kresach aż do tego czasu. W ramach najbardziej ludobójczej operacji skierowanej przeciwko Polakom w całej historii XX wieku. To nie była żadna operacja niemiecka, to nie był Katyń, ale to był rozkaz Iwana Sierowa, szefa NKWD, wydany na zlecenie Politbiura z sierpnia 1937 roku, na podstawie którego rozstrzelano 111 091 Polaków, a w każdym razie ludzi podejrzanych o polskość, ponieważ to był klucz do tych rozstrzałów. Powtarzam tę cyfrę, bo ona wynika dokładnie z dokumentacji NKWD. 111 091 osób. Oczywiście w pokrewnych operacjach zginęło w tym samym czasie jeszcze więcej osób. Szacuje się, że nie mniej niż 150, nie więcej niż 200 tysięcy Polaków, na łączną ich liczbę wtedy około 700 tysięcy mieszkających w ZSRR, w ówczesnych granicach, zostało rozstrzelanych. Co trzeci Polak, co najmniej co drugi mężczyzna został zamordowany w tej operacji. I właśnie wielu z nich ginęło wtedy w Smoleńsku, także w 1937 roku. Potem przyszedł Katyń, ten, który pamiętamy na szczęście wszyscy. Na szczęście pamiętamy tragedię. Tragedię, która nie może być zapomniana w imię nie tylko polskiej prawdy historycznej, ale w imię tej prawdy, która wyzwoli także Rosja. Bo jest to prawda o zbrodniach stalinowskich. Nie można umieścić tej zbrodni wyłącznie w kontekście polsko-rosyjskiej walki historycznej, ale jest to przede wszystkim zbrodnia stalinowska, jedna z wielu zbrodni, choć szczególna, wyjątkowa, bo zwrócona przeciwko obywatelom innego państwa, zbrodni, w których przecież zginęło także miliony Rosjan. I wreszcie przychodzi ten moment ostatni, 10 kwietnia 2010 roku. Co się takiego stało? Z czym wiązała się ta tragedia 10 kwietnia? Otóż na koniec chcę Państwu przedstawić jakby próbę krótkiego wykorzystania tych wniosków z owego niesłychanie
powierzchownego przeglądu historii, jaki tutaj dokonałem, dla współczesnej polityki wschodniej i dla jej perspektyw. Otóż po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku zasadą, która funkcjonowała formalnie jako obowiązująca dla wszystkich kolejnych rządów w polityce wschodniej, było nawiązanie do tradycji Jerzego Giedroycia, do koncepcji paryskiej kultury, do tej koncepcji, o której jedno na pewno można powiedzieć, iż oznaczała ona kontynuację poczucia zobowiązania wobec obszaru bałtycko-czarnomorskiego Międzymorza. Poczucie zobowiązania pewnej misji politycznej polskiej wobec tego obszaru, w którym kluczową rolę oczywiście odgrywa Ukraina, Litwa, w środku Białoruś. I tutaj to warto przypomnieć, że wbrew propagandzie upraszczającej, że tak powiem, obraz tej polityki wschodniej, to nie dopiero prezydent Kaczyński, choć on najintensywniej i z największym przekonaniem realizował tę politykę, ale przecież w imię tej polityki wszystkie formalnie partie, cały Sejm stanął po stronie pomarańczowej rewolucji w 2004 roku na Ukrainie. To trudne, bardzo niełatwe przynajmniej można powiedzieć, partnerstwo, budowanie tego partnerstwa z Ukrainą, z Litwą, znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych wystąpieniach i słowach tego, który realizował je najkonsekwentniej, Lecha Kaczyńskiego od 2005 roku, który zdawał sobie z tego sprawę, jak kosztowne jest, przechodzenie do porządku nad przejawami małego, złośliwego nacjonalizmu litewskiego, bo tak trzeba to po imieniu nazwać. Jak trudne jest powstrzymywanie się przed, powiedziałbym, odpowiadaniem w pełnej skali na przejawy niebezpiecznego, groźnego, bo dużego nacjonalizmu, szowinizmu ukraińskiego adresowanego przeciwko Polakom także. Ale mimo to prezydent Kaczyński świadomie jakby to trudne zadanie podejmował, używając takiego oto argumentu. Pozwolę sobie zacytować wystąpienie prezydenta Kaczyńskiego z okazji święta 3 maja 2008 roku. Bowiem w tym wystąpieniu, jak może w żadnym innym, odbijają się te dylematy, o których mówię dzisiaj i o których musimy pamiętać także w następnych latach. Ponieważ prezydent Kaczyński nawiązuje nie tylko do tego powodu dumy, do Konstytucji 3 maja, ale i do powodu wstydu, do targowicy, która zniweczyła dzieło, dużą część dzieła Konstytucji 3 maja. Prezydent Kaczyński mówił tak: jakie były motywy tych, którzy w małym przygranicznym miasteczku pod dyktando obcego mocarstwa zawiązali konfederację? Chciałbym przypomnieć, że owi konfederaci, targowiccy, twierdzili, że działają w imię demokracji, w imię obrony demokratycznego ustroju, że obiecano im nienaruszalność Rzeczpospolitej. W istocie dla zachowania swej przewagi w państwie, z chciwości, bo wielu z nich brało pieniądze z obcych dworów, w końcu zrobili to z fascynacji siłą obcego i wrogiego imperium. Postąpili jak postąpili. Przerwę ten cytat, by przedstawić swój do niego ostry komentarz. Może państwa, niektórych z państwa on urazić, przepraszam. Ale wydaje mi się, że ta sytuacja powtórzyła się w tym czasie właśnie, w 2008 roku, a jeszcze bardziej w roku 2010, kiedy w imię swoich prywatnych interesów, zachowania i wzmocnienia swojej władzy, ci, którzy byli przeciwnikami rządzącego z wyboru narodu, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odwoływali się do pomocy obcej, do bezprecedensowej, ale tylko w krótkim spojrzeniu niestety bezprecedensowej akcji poniewierania autorytetu prezydenta, poniewierania autorytetu Polski artykułami, manifestacjami w najbardziej wpływowych mediach zachodnioeuropejskich, a także organizowaniu na nowo, należałoby powiedzieć, lobby prorosyjskiego, które wcześniej w tej skali nie było widoczne. Powiedziałem, to zjawisko bezprecedensowe w krótkiej skali, ale z historii Polski znamy to zjawisko wielokrotnie. Nie tylko z targowicy, ale i wcześniej. Często było tak, że ci, którzy rwali się do władzy, chcieli zniszczyć prawowitego jej dziedzica, w tym przypadku prawowitego prezydenta Rzeczpospolitej,
uciekali się do pomocy obcych dworów. Zawsze kończyło się to w ten sam sposób. Obce dwory zawsze kazały sobie płacić za to suwerennością Polski. Tak było już od czasów tych, którzy próbowali odsunąć syna Bolesława Chrobrego od tronu Mieszka, potem tych, którzy próbowali tego, który próbował odsunąć Bolesława Krzywoustego od tronu i tak dalej, prawda? Zawsze, kiedy sięgali ci pretendenci do władzy po pomoc dworów obcych, zawsze płaciła tym suwerenność Polski. I drugi element, na który chcę zwrócić uwagę, ta fascynacja siłą obcego imperium. Tak, to jest to poczucie właśnie, że my jesteśmy mali i słabi, a obok nas jest potężne imperium, które jest silne i brutalne i potrafi manifestować tę brutalność. Nie ukrywa jej, bo pod rządami Władimira Putina brutalność postępowania tego imperium była właśnie eksponowana, nie ukrywana absolutnie. I była opisywana wcześniej, do roku 2007, nawet przez gazety, media głównego nurtu. Opisywano przecież zamachy, które towarzyszyły wyborowi Władimira Putina na urząd prezydenta w 2000 roku. Opisywano grozę rozprawiania się z narodem czeczeńskim, 250 tysięcy ofiar. Omawiano wiele innych zagadnień, które, jak rozumiem, władzy rosyjskiej zależało na tym, by właśnie zastraszyć, by pokazać, tak, jesteśmy zdolni nawet do tego, do zamachów, do zabijania na wielką skalę cywilów, byle wprowadzić właśnie ów porządek, o którym mówił Karamzin. To niektórych, i zawsze tak było, przeraża, niektórych obezwładnia. No cóż my możemy wobec takiej siły, takiej potęgi? Możemy się tylko pogodzić, zaakceptować. To poczucie strachu jest socjotechnicznie najważniejszym elementem spajającym sukcesy obozu rządzącego w ostatnich 5 latach, przepraszam. Strachu oczywiście, którego fundamentem, podstawą jest strach przed Rosją właśnie, przed jej agresją, jej agresywnością, przed silniejszymi od Polski. Strachu, który maskuje się strachem przed PiS-em, przed nieporządkami wewnętrznymi. Na dnie tego strachu jest strach przed tym, że przyjdą tutaj, wkroczą i podepczą nas. Tak jak to opisał już Donald Tusk w swoim słynnym szkicu, słynnym dzisiaj szkicu, z miesięcznika Znak z listopada 1987 roku, gdzie ten strach przed sąsiadami, którzy przechodzą przez nasz pokój, depcą nasz dywan i tłuką nasze serwantki, jest wszechobejmujący. Dominuje właśnie poddanie się, zasadę poddania. Może wtedy sąsiedzi, przechodząc przez nasz pokój, bo przecież nie zrezygnują z tego, będą wycierali buty przynajmniej. I nie rozbiją wszystkiego celowo, ale tylko jedną, dwie filiżanki, by przypomnieć nam o tym, że mogą wytłuc wszystko. Przeczytam drugi fragment jeszcze z tego wystąpienia. Warto tu dzisiaj przypomnieć, że owo wkroczenie obcej armii do Polski, tej, która tłumiła konstytucję majową, to był formalnie akt pomocy obrońcom demokracji. Dlaczego dziś warto to przypomnieć? Bo nie u nas, ale daleko od nas znów mamy do czynienia z sytuacją, w której obce siły kraczające na teren suwerennego państwa rzekomo są siłami pokojowymi, a ich zadaniem jest obrona wolności narodowych i suwerenności. Znów mamy do czynienia z sytuacją, chodzi oczywiście o Gruzję, która wtedy była zastraszana przez Rosję, a wkrótce potem, 3 miesiące potem, została militarnie najechana aż do przedpola stolicy państwa, Tbilisi. Znów mamy do czynienia z sytuacją, w której solidarność Polski i Litwy, solidarność Polski i innych narodów bałtyckich, solidarność Polski z narodami, które leżą na południowy wschód od Polski, jest wielką wartością. I nie jest to tylko wartość związana z tym, że żyjemy w Europie, gdzie często, bardzo często, może nawet zbyt często mówi się o wartościach. Jeżeli te wartości nie są czczą gadaniną, to musimy być solidarni jako kraj, który ma za sobą określone doświadczenie. Ale w tym sprawę naszych działań, naszej solidarności, naszej determinacji się nie wyczerpują.
Działając w ten sposób działamy zgodnie ze wskazówkami Giedroycia. Im więcej będziemy mieli przyjaciół na wschodzie, tym większe będzie nasze znaczenie na zachodzie. To zdanie chcę podkreślić. Dzisiaj Zachód oznacza Unię Europejską i Pakt Północnoatlantycki. I tym właśnie możemy znaczyć, i tam właśnie możemy znaczyć tylko razem z tymi narodami, z których losami powiązała nas historia. Ktoś powie, to koniec cytatu oczywiście, że to zdanie, im więcej będziemy mieli przyjaciół na wschodzie, tym większe będzie nasze znaczenie na zachodzie, jest właśnie przewodnią myślą nowego rządu od końca 2007 roku, że przecież na nie się powoływano, że chodzi o tego głównego przyjaciela, o Rosję, żeby to Rosja była nam przyjazna. Ale prezydent Kaczyński miał co innego na myśli. Zdawał sobie sprawę, jak trudne zadanie realizuje. Mówił o tym parokrotnie w rozmowach, między innymi właśnie tych, które miałem zaszczyt drukować w Arkanach. W skrócie, istotę różnicy między swoją polityką a polityką nowego rządu streszczał tymi słowami. To znów cytat z ostatniej rozmowy z prezydentem Kaczyńskim, którą miałem zaszczyt przeprowadzić. Polityka ministra Sikorskiego polega na waleniu pięścią w stół wobec słabszych i pokorze wobec silniejszych. Ja prowadziłem politykę dużej wyrozumiałości wobec słabszych naszych partnerów i nieulegania naciskom silniejszych. Rozumiałem i rozumiem bolesny charakter problemu złego traktowania polskiej mniejszości na Litwie. Ubolewam nad kompleksami wynikającymi z litewskiego nacjonalizmu i nad ich skutkami dla Polaków w tym kraju. Jednak walenie pięścią w stół i zrywanie strategicznej współpracy z Litwą nie jest dobre. Tutaj, że tak powiem, cały szereg argumentów został przytoczony, które niestety po śmierci prezydenta Kaczyńskiego można byłoby przedłużyć. To, co Państwo obserwujecie w telewizji czasem, te manifestacje rzeczywistego, bardzo przykrego dla nas nacjonalizmu litewskiego wiążą się nie tylko, że tak powiem, z historyczną genezą tego nacjonalizmu, ale wiążą się także z radykalną zmianą polityki Polski w ostatnich 6-5 latach wobec Litwy. Polityką radykalnie antylitewską, przeciwko państwu litewskiemu wymierzoną. Politykę, która wynika z prostej decyzji podjętej przez premiera Tuska, kiedy tylko objął rząd. Moskwa najpierw. To znaczy liczą się tylko interesy Moskwy na obszarze na wschód od Polski i jeżeli Moskwie coś nie odpowiada, Polska to akceptuje na tym obszarze. Moskwie najbardziej nie odpowiadała solidarność polsko-litewska i solidarność polsko-ukraińska. I tu widać, że w tych dwóch sprawach Polska zrobiła bardzo wiele. To najlepiej pan profesor Żurawski-Grajewski może te kwestie ewentualnie dopowiedzieć, jeśli byłoby zainteresowanie nimi. Jak wiele Polska, polski rząd zrobił w ostatnich latach, żeby świadomie zepsuć stosunki polsko-litewskie i polsko-ukraińskie. To nie jest tak, że wina leży, może to niepopularne, co powiem, tylko po stronie litewskiej i tylko po stronie ukraińskiej w tych ostatnich latach, choć oczywiście ogromna część tej winy po tamtej stronie leży. Otóż chcę powiedzieć, że ten wysiłek budowania szerszej wspólnoty, już nie tylko wspólnoty losu, wspólnoty historycznej, ale wspólnoty politycznej na wschód od Polski, podtrzymania tej sytuacji, w której Polska ma przyjaciół, a nie imperium, które traktuje je instrumentalnie za swoją wschodnią granicą. Ta polityka napotkała na nieprzezwyciężalne przeszkody. Część z nich wymieniłem. To właśnie fatalna ewolucja wewnętrzna Litwy, Ukrainy, przede wszystkim Ukrainy. Bezradność wobec tego, co dzieje się na Białorusi. Ale to także zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wobec tego regionu, które wycofawszy się faktycznie z zainteresowania tym regionem, pozostawiły rozstrzygnięcie jego przyszłości graczom europejskim, przede wszystkim Niemcom i Rosji. To wreszcie niezwykła determinacja, brutalność Rosji w tej determinacji, by ten szczęśliwy dla siebie moment wykorzystać. I tutaj znów można symbolicznie wskazać zbieg kilku dat wokół 10 kwietnia.
2010 roku, który pokazywał, jak wiele Rosji udało się osiągnąć w tym czasie. 8 kwietnia spotkanie w Pradze 2010 roku, na którym prezydent Obama zadeklarował formalnie nowy układ rozbrojeniowy z Rosją, ale faktycznie przypieczętował jakby swoją wcześniejszą, ogłoszoną 17 września, bardzo wymownym dla Polaków w momencie, decyzję o wycofaniu swojego zainteresowania tarczą antyrakietową. To uznanie równorzędności, oczywiście honorowej i nieodzwierciedlające realnego układu sił Rosji jako militarnej superpotęgi przez Stany Zjednoczone i dezinteresmowe faktyczne Stanów Zjednoczonych wobec krajów naszego obszaru, ogłoszone w Pradze, było niezwykle wymowne, z udziałem oczywiście prezydenta Miedwiediewa. Następnego dnia otwierano budowę gazociągu północnego, przeciwko któremu zrezygnowała ostatecznie z protestów Polska, wcześniej słusznie protestując. Gazociąg północny i gazociąg południowy razem tworzą ten przez Morze Czarne biegnący dwa potężne ramiona oplatające całą Europę, nie tylko nasz region, wpływami geoekonomicznymi Rosji. To jest łącznie ponad 120 miliardów metrów sześciennych gazu, który będzie tłoczony do Europy. To jest ogromna część tego, co Europa potrzebuje, by funkcjonować energetycznie w kolejnych latach. To jest sposób uzależniania Europy, tworzenia ogromnego wpływowego lobby prorosyjskiego w Europie. Dam przykład z ostatnich dosłownie tygodni. Właśnie teraz 3 wielkie firmy rosyjskie wykupiły 3 największe rafinerie ropy naftowej z kolei w Europie Zachodniej. W Antwerpii firma Gunvor, eksportująca rosyjską ropę, mafijna w gruncie rzeczy firma, ale nie będę w te szczegóły wchodził. Druga firma, która zakupiła największą rafinerię niemiecką i wreszcie Lukoil, który zakupił największą rafinerię włoską na Sycylii. Kryzys Europy, kryzys gospodarczy w Europie i jednocześnie ogromny kryzys polityczny Europy, który sprawił, że nie ma mowy o jakiejkolwiek dalszej ekspansji Europy na wschód, a w związku z tym oznacza to całkowitą rezygnację z jakiegokolwiek nacisku czy zachęty, powiedziałbym, dla Ukrainy na przykład, czy dla Białorusi, o wiele trudniejszego przypadku, by te kraje starały się jakoś przybliżyć do Europy. Dziś nie ma dla nich żadnej perspektywy. To wszystko otwarło ogromne możliwości Rosji. I to właśnie skala tych inwestycji rosyjskich, symbolizowana przede wszystkim dwoma wielkimi gazociągami i wciągnięciem do tej współpracy spółek zachodnioeuropejskich, wielkich spółek, jest tutaj symbolem nowej roli Rosji wobec Europy. By zakończyć ten przegląd sukcesów rosyjskich w Europie i zagrożeń stąd wynikających, przytoczę wydarzenia z zeszłego roku. To jest umowa podpisana z niemiecką firmą Rheinmetall, starą, potężną niemiecką firmą, która pierwszy raz w historii Federacji Rosyjskiej przyznała firmie zachodniej prawo do budowania infrastruktury wojskowej na terytorium Rosji. Mianowicie firma niemiecka Rheinmetall będzie budowała, czy też już przystąpiła do budowy, nie wiem dokładnie, infrastrukturę na największym poligonie artyleryjskim w Europie i na świecie, prawdopodobnie Mulino pod Niżnym Nowogrodem. To jest całe oprogramowanie elektroniczne do tego i bardzo dziwnie to brzmi, artyleryjskie pociski przyjazne środowisku. Nie wiem, jak to wygląda, ale w każdym razie tym się ma Rheinmetall zajmować. Jest kontrakt z firmą francuską, jeszcze ważniejszy, ponieważ wymierzony wprost przeciwko konkretnemu krajowi. Wiadomo, przeciwko komu ten kontrakt jest skierowany. Kontrakt podpisany również w zeszłym roku z francuską firmą DCNS na budowę dwóch okrętów, dużych okrętów klasy Mistral, które są przystosowane do przewożenia batalionu czołgów, albo 1000 żołnierzy, albo 35 śmigłowców, których można desantować z morza.
Chodzi oczywiście o Gruzję, o zastraszanie Gruzji. Francja bierze udział w zastraszaniu Gruzji w ten sposób. Kosztuje to 1 miliard euro, więc warto widocznie. I nieco mniejszy, ale ważny symbolicznie kontrakt z kolei z Włochami, ponieważ te trzy kraje to są trzy kraje, w które Rosja najwięcej inwestuje, by tak rzec, swojej ofensywy geopolitycznej w Europie. Niemcy na pierwszym miejscu, Francja na drugim, Włochy na trzecim. Trzeci kontrakt dotyczy Włoch i dostaw samochodów bojowych, jak się to nazywa, które mogą służyć przede wszystkim do tłumienia zamieszek ulicznych. Na razie kontrakt na próbną partię, docelowo ma to być 1000 takich samochodów bojowych. Otóż te przykłady, które Państwu daję, odzwierciedlają pewnego rodzaju logikę ekspansji Rosji, która opiera się na zasadzie odnowienia współpracy imperialnej na zasadach XIX-wiecznych. Putin nigdy nie nawiązywał do tradycji paktu Ribbentrop-Mołotow. Tego rodzaju oskarżenia pod jego adresem byłyby niesłuszne. Natomiast konsekwentnie odwołuje się do tradycji XIX wieku, do tradycji czasów Bismarcka i Gorczakowa, dwóch kanclerzy, którzy porozumiewali się i jak to Putin kilkakrotnie powiedział w telewizji niemieckiej, to były najlepsze czasy w Europie, kiedy Rosja i Niemcy współpracowały ze sobą tak jak za czasów Gorczakowa i Bismarcka. Czyli tak, że nie było nic między Rosją a Niemcami, to trzeba podkreślić, nic. Była wspólna granica. Te dobre czasy mają wrócić, nie w takim oczywiście sensie, żeby zniknęła granica, ale żeby Polska przyjęła właśnie wraz z innymi krajami tego obszaru rolę owego wyłącznie korytarza, którym przechodzi się w sposób regulowany z Moskwy przy współudziale Berlina, ewentualnie Paryża. W sposób, w którym mieszkańcy owego korytarza nie mogą decydować, nie mają nic do powiedzenia. Ta logika budzi rzeczywiście przestrach, budzi pytanie, co można zrobić przeciwko temu. Postawiłem to pytanie prezydentowi Kaczyńskiemu właśnie w ostatnich miesiącach jego urzędowania, kiedy już było widać bardzo zaawansowane, choć nie tak jak dzisiaj jeszcze, sukcesy tej logiki. Prezydent Kaczyński powiedział wtedy tak. Wydaje się, że Rosję czeka teraz w jej polityce zagranicznej dużo sukcesów. Odzyskanie Ukrainy, w cudzysłowie odzyskanie, przyduszenie Gruzji i tak dalej. Jedyną szansą jest to, że rosnące gwałtownie sukcesy Rosji mogą w perspektywie obudzić przeciwdziałanie i spowodować porażkę jej imperialnych planów. Tak, oczywiście, w nieco dłuższej perspektywie, kilku lat takich sukcesów Rosji jak do tej pory, niewątpliwie nie wszyscy będą chcieli godzić się, nie wszyscy silni także będą chcieli się godzić z tą rosnącą rolą hegemona, jaką przyjmuje Rosja wobec Europy, nie tylko wobec Polski. Nie będą się chciały z tym w dłuższej perspektywie pogodzić Stany Zjednoczone. Czy godzi się z tym cała opinia niemiecka, czy godzi się z tą perspektywą cała opinia europejska? Nie, ponieważ duża część tej opinii jest uwrażliwiona na takie kwestie jak prawa człowieka, wolność mediów, a pod tym względem standardy reprezentowane przez Rosję, Władimira Putina, nie są takie, jak odmalował to minister Sikorski, witając na polskiej ziemi Władimira Putina artykułem w Gazecie Wyborczej z 30 sierpnia 2009 roku. Zapisał tam minister Sikorski słowa, które przejdą do księgi hańby polskiej polityki zagranicznej. Dlatego pozwolę je sobie zacytować, jeśli znajdę. Już o tutaj, to jednak chciałem zacytować dosłownie. Minister Sikorski napisał tak. Rosja nigdy nie hołdowała tak wartościom demokracji i nigdy nie była tak inspirowana ich przesłaniem w swoich dziejach jak obecnie. To powiedział w 2009 roku. Dla każdego, kto obserwował wydarzenia ostatnich miesięcy w Rosji, a nawet czytał komentarze polskie, nawet w Gazecie Wyborczej, która drukowała ten tekst ministra Sikorskiego 3 lata wcześniej, to stwierdzenie musi być odczytane jako przejaw haniebnego zakłamania. Zakłamania, które jest widoczne gdzie indziej. Bardzo Państwu polecam, jeśli Państwo będziecie mieli okazję sięgnąć do książki, która właśnie się ukazała nakładem innego wydawnictwa, więc, że tak powiem, nie jest to żadna propaganda
dla mnie jakoś korzystna ekonomicznie. Najlepsza biografia Putina, jaka się ukazała właśnie także po polsku, doprowadzona do końca 2011 roku, to książka Maszy Gessen pod tytułem Władimir Putin, po prostu tam jest jakiś podtytuł, nie pamiętam, która opisuje cały sposób funkcjonowania tej władzy, wydana przez wydawnictwo Pruszyński i spółka. Sposób jak najdalszy od demokracji, jak najdalszy od praw człowieka i wolności mediów. Ten sposób, który jest najbardziej niebezpieczny dla bezpośrednich sąsiadów Rosji. I to jest powód, dla którego Polska nie może i nie powinna w żadnej sytuacji godzić się z polityką podporządkowania, polityką lekceważenia tych zagrożeń, które wiążą się z neoimperializmem rosyjskim. Polska ma do kogo odwoływać się w próbie przeciwdziałania temu zagrożeniu, jaki stanowi triumf owej neoimperialnej polityki Rosji. To są właśnie te siły, które coraz bardziej czują się zaniepokojone sukcesami Rosji. To, że na przykład ktoś tak słaby, jak umierający były prezydent Czechosłowacji, potem Czech, Václav Havel, potrafił zablokować przyznaną już nagrodę, najbardziej prestiżową niemiecką nagrodę dla premiera Putina, nagrodę Kwadrygi, tylko używając swojego autorytetu, stwierdzając, że on jako były laureat tej nagrody nie może się pogodzić z tym, żeby najbardziej prestiżowa nagroda niemiecka związana po części z demokracją, z prawami człowieka, przypadła w udziale komuś takiemu jak Putin. To sprawiło, że tę nagrodę odebrano Putinowi, bo mu już ją przyznano. To pokazuje, że nawet słaby, bezsilny człowiek, umierający w tym przypadku, może okazać swój sprzeciw i ten sprzeciw będzie skuteczny, bo część opinii niemieckiej jest wrażliwa jednak na to. Tak samo jak część opinii francuskiej, włoskiej, tak samo jak część opinii polskiej jest wrażliwa na to, jak traktuje się prawa człowieka i wolność i jaka perspektywa nam grozi, jeżeli będziemy przyjmowali te standardy, nazwijmy to tak, putinowskie w Polsce, a widzimy, że dzieje się to z polską telewizją, że dzieje się to w dużym stopniu także z innymi dziedzinami życia. Choć naturalnie daleko, bardzo daleko nam jeszcze na szczęście do tych standardów, jakie funkcjonują w Rosji. Przypomnę, w Rosji zamordowano w ciągu ostatnich 12 lat ponad 300 dziennikarzy. To dla zobrazowania stanu owej demokracji, który opisywał minister Sikorski w swoim tekście. Otóż warto walczyć o to, żeby w Europie, w której są potężne siły prorosyjskie, ożywić przywiązanie do tych wartości, którym formalnie hołduje Unia Europejska. Warto odwoływać się do poczucia solidarności z tymi, którzy wolności szukają, u naszych wschodnich sąsiadów, by Polska znów mogła odgrywać rolę inspirującą dla nich. Nie tak, jak to było w ostatnich 2 latach, kiedy wydawaliśmy białoruskich opozycjonistów w ręce Łukaszenki, kiedy aresztowano polskich kibiców na meczach koszykówki, dlatego że mieli flagę białoruską narodową, a nie oficjalną państwową, postsowiecką. Tak, doszło do takich aresztowań w zeszłym roku. Tak jakbyśmy byli przedłużeniem kraju Łukaszenki. To wszystko jest ważne, to nie jest bez znaczenia. Czy będziemy choćby w tym zakresie, w jakim możemy, próbowali ratować to miejsce, jakie zostawiła nam historia w spadku i te obowiązki, jakie historia nam pozostawiła, czy też zrezygnowawszy z tego miejsca, nawet w sferze symbolicznej, zrezygnowawszy z szukania sojuszników dla tej roli w Europie, w opinii publicznej, w takich krajach także oczywiście jak Szwecja, gdzie jest bardzo duże zrozumienie dla tej roli, na Węgrzech, w Czechach, gdzie obecny rząd jest także o wiele bardziej niż wszystkie poprzednie uwrażliwiony na kwestie, nazwijmy to tak, zagrożenia neoimperialnego. Czy jak w Wielkiej Brytanii, która także niezupełnie pasuje, że tak powiem, do układanki putinowskiej Europy. Otóż te możliwości, które są przed polską polityką zagraniczną, nie czynią sytuacji podporządkowania Rosji bezalternatywną. A ta sytuacja nie jest bezalternatywna przede wszystkim z jednego powodu, dla mnie w każdym razie. Ponieważ drugą możliwością, jeśli rezygnujemy z przeciwdziałania
bezwzględnemu podporządkowaniu Rosji jest po prostu narodowa hańba. Muszę użyć tego określenia. Hańba, jaka powoduje to, co robi rząd polski po 10 kwietnia. Bo co stało się 10 kwietnia, nie wiemy i pewnie długo nie będziemy mieli ostatecznej na to odpowiedzi. Ale wiemy, co działo się po 10 kwietnia w sprawie troski o wyjaśnienie tej katastrofy i troski o upamiętnienie jej ofiar. To, że przyjęliśmy bez reszty najbardziej poniżające, świadomie upokarzające stanowisko w tej sprawie, jakie narzuciła nam Rosja Putina, czyni dalsze trwanie w tej polityce zabójczym dla polskiej tożsamości, zabójczym dla polskiej wspólnoty, ponieważ nie można należeć do wspólnoty, której się głęboko wstydzimy. A takie jest moje poczucie w stosunku do polskiego państwa po 10 kwietnia. Nie można długo funkcjonować we wspólnocie, której jest mi strasznie wstyd, za którą muszę się wstydzić. Dlatego uważam, że musimy myśleć o perspektywie historycznej, w której widzimy stosunki polsko-rosyjskie. Musimy szukać przyjaciół i na wschodzie, i na zachodzie. Przyjaciół, których nie jest łatwo znaleźć, ale których szukać musimy także w samej Rosji. Wśród tych protestujących w setkach miast rosyjskich. Musimy szukać ich także w naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, która widzi podobnie jak my tę rolę przestrzeni między dwoma ośrodkami imperialnymi, między dwiema tradycjami imperialnymi, które próbuje odnowić Władimir Putin, zapraszając do tej wymiany imperialnej stare ośrodki imperialne w Europie. Dziękuję bardzo.